Witam pana burmistrza Andrzeja Tuza. Witam państwa. Witam panią skarbnik Alicję Kunicką. Witam pana sekretarza Janusza Sowę. Witam wszystkich kierowników referatów i wszystkich państwa radnych. Przejdziemy może do stwierdzenia kworum. Ja po kolei odczytam wszystkich radnych. Bardzo proszę, aby zgłaszać swoją obecność. Radny Arendarski Mariusz. Obecny. Radny Gałązka Sebastian. Obecny. Radny Głogowski Zbigniew. Obecny. Radny Łukasz Gądek. Obecny. Radny Jastrząb Ireneusz zgłaszał mi swoją nieobecność. Radna Juszczak Agnieszka. Obecna. Radny Karwata Damian. Obecny. Radny Prostak Robert. Obecny. Radna Skuza Katarzyna, obecna. Radny Skuza Marek. Obecny. Radny Sobiegraj Dawid. Obecny. Radna Stawecka Agnieszka. Obecna. Radna Suchojad Joanna. Obecna. Radny Wójcik Leszek. Obecny. I radny Mazur Marcin. Obecny. Witam wszystkich serdecznie. Przejdziemy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Czwarty. Zapytania i interpelacje radnych. Piąty. Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie między sesjami Rady Miejskiej. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie za 2020 rok. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach. I tutaj mamy 8 podpunktów. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydłów na lata 2021-2031. Projekt numer 31/173/2021. Zmian w budżecie gminy Szydłów na 2021 rok. Projekt numer 31/174/2021. Przystąpienia gminy Szydłów do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Projekt numer 31/175/2021. Podpunkt kolejny. Przystąpienie gminy Szydłów do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa. Edycja 2021. Projekt numer 31/176/2021. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przepraszam, na terenie gminy Szydłów w 2021 roku. Projekt numer 31/177/2021. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Projekt numer 31/178/2021. Zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Projekt numer 31/179/2021. I określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Projekt numer 31/180/2021. Punkt 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 9. Wolne wnioski i informacje. I 10. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. Radny Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew.
Jestem za. Radny Gątek Łukasz. Jestem za. Radny Jastrząb Ireneusz. Przepraszam. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Bardzo dziękuję. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. I radny Mazur Marcin. Jestem za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Do chwili obecnej żaden z radnych, aluzji, że tak powiem, do protokołu nie miał. Jeżeli jakieś są, bardzo proszę o zgłaszanie w tej chwili. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, radny Arendarski Mariusz. Przepraszam, mogę prosić o powtórzenie pytania? Przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Jeżeli któryś z radnych mnie nie usłyszał, do chwili obecnej żadnych tam przeciwwskazań do protokołu nie usłyszałam, więc jeżeli jakieś są, bardzo proszę o zgłaszanie w tej chwili. Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Znaczy nie mam zastrzeżeń. Jestem za. Okej. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za, przepraszam, wyłączyłem mikrofon. Okej. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. I radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został zatwierdzony jednogłośnie. Punkt czwarty. Zapytania i interpelacje radnych. Bardzo proszę, drodzy Państwo radni. O głos. Ja mam taką interpelację. Bardzo proszę, radny Sobiegraj Dawid. Tutaj sprawa dotyczy utwardzenia drogi dojazdowej do Pól w Brzezinach, ponieważ po zimie zostały wytworzone w drodze takie kolejny. I tutaj w rozmowie z panem Zbigniewem Laskowskim doszłem do wniosku, że pan Zbyszek zgodził się na przekazanie dwóch samochodów kruszywa, żeby utwardzić tą drogę. Także proszę o pozytywne rozpatrzenie tej prośby przez pana burmistrza. Ja może tylko dodam, niech drogi radny wyjaśni, o jaką drogę chodzi. Jest to droga w kierunku Małych Rudek od Brzezin. Przy rozplantowaniu tego kruszywa będzie potrzebna koparka z gminy.
Dobrze, jeżeli jeszcze jakieś interpelacje są, bardzo proszę. Proszę o głos. Bardzo proszę, radny Sebastian Gałązka. Tutaj jest prośba do burmistrza, do pracowników, żeby przyjechali i zobaczyli tą drogę naszą, co idzie do Szydła, bo z całej gminy są włożone do nas te korzenie. Tam są niewcięte, no po prostu jest zniszczona ta droga, a pobocze to już w tym momencie tam to już jest tak zniszczone są pobocza, że jest po prostu masakra. To jest jedno, a drugie, prośba jest takiego typu, że jeśli są odbierane śmieci, w śmieciach pisze opony, żeby to było doprecyzowane, bo ludzie wystawiali opony powiedzmy od przyczepy, czy trochę większe i nie były odbierane, a nie było wyszczególnione, że tylko opony osobowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Radny Łukasz Gądek chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Taka prośba do pana burmistrza, co prawda rozmawialiśmy już na komisjach, tu jeden z mieszkańców zwrócił się z prośbą do mnie o pomoc przy wodach opadowych, ulica Opatowska od remizy w kierunku, ten zjazd w dół w kierunku Armii Krajowej. Tam jeden z mieszkańców mówi, że przy dużych opadach ta woda mu niestety wpływa na podwórko, prosił, już kiedyś rozmawiał z burmistrzem o jakiś sposób odwodnienia, żeby tą wodę odprowadzić w dół, no bo twierdzi, że no w znacznej większości ta woda wpływa od niego na podwórko. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę ja teraz, Bardzo proszę, radny Marek. Chciałem sprecyzować pytanie pana radnego Gałązki, bo odnośnie tych opon, bo ja mam oponę od traktora tylną i też nie wzięli. I od przyczepy mam dwie opony duże i małe wzięte są, zostały, a te duże nie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o głos, Agnieszka Juszczak. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, ja mam tutaj prośbę z mojego terenu od pszczelarzy o zamieszczenie komunikatu dotyczącego prawidłowego stosowania środków ochrony roślin przez sadowników i rolników nie w czasie oblotu pszczół. Bardzo bym prosiła o zamieszczanie właśnie takiego komunikatu systematycznie na stronie Szydłowa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś, drodzy państwo radni? Ja też bym poprosił, Damian Herbata. Bardzo proszę. Ja mam taką prośbę, bo wiosna idzie, po zimie przystanki są troszkę brzydkie i chciałbym o odświeżenie tych przystanków, żeby przyjdą czas, i dzieci wrócą do szkoły, żeby mogły być czekać na autobus w lepszych przystankach, ładniejszych, a one są troszkę obskurne i bardzo bym prosił o odświeżenie tych przystanków. Miejscowości Rudki oczywiście. Okej. Okay. Jeszcze radny Łukasz Gądek chciałem zabrać głos. Bardzo proszę. Jeszcze panie burmistrzu, prośba mieszkańców również. Mieszkańcy zwracają uwagę na te tablice, które informują o tym, że uczestnicy ruchu wjeżdżają jakby w teren naszej gminy. Te tablice no, rzeczywiście są w stanie takim trochę nie za dobrym. Też nie mam tam informacji o tym, że jest to gmina, miasto i gmina Szydów. Także prośba i pytanie, czy w najbliższym czasie coś zostanie z tym zrobione, poprawione i odnowione. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze radny Leszek Wójcik. Bardzo proszę. Ja bym miał takie pytanie może do pana burmistrza, by coś powiedział na temat z tymi drogami powodziówek, które miały być i nie są, jaki będzie końcowy finał, czy coś na ten temat wie. I w ogóle może kiedy odbędą się jeszcze te przetargi na fundusze sołeckie, chodzi o te drogi poprawienie, no bo wiadomo, wiosna jest najbardziej mokra i jest katastrofa z przejazdem, także no, mieszkańcy pytają się, żeby to jakoś w miarę jak najszybciej, jakby się dało. To tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś, drodzy państwo radni? W takim razie ja na koniec pozwolę sobie. Ja z prośbą, panie burmistrzu, mieszkańcy tutaj dojeżdżają do pól, już jakieś takie pierwsze uprawy się zaczynają. O wycięcie gałęzi bardzo prosili. Jedna to jest droga, która biegnie w Solcu koło remizy. Jest tam troszkę kilka takich dość dużych krzaków i wycięcie tych gałęzi.
a druga to jest droga na Solcu, tak zwana droga na pieczonki. Skręca się na Wolę Podleśną i zaraz z Woli Podleśnej skręca się właśnie na Łąki. I tam, no byłam tam dzisiaj, oglądałam to troszeczkę, ale tam chyba trzeba by właścicieli tych działek poprosić, żeby te pierwsze drzewa z brzegu wycięli, bo rzeczywiście no za gałęzie powchodziły dość mocno na drogę i tam samo wycięcie gałęzi chyba nic nie pomoże, tylko te pierwsze drzewa po prostu usuną. To tyle, bardzo dziękuję. Nie słyszę. W takim razie więcej interpelacji radnych. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie między sesjami Rady Miejskiej. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry, witam szanowną radę, pracowników Urzędu Miasta. Drodzy Państwo, przedstawię pokrótce najważniejsze rzeczy, jakie miały miejsce między sesjami Rady Miasta. Odbyło się spotkanie Rady Społecznej Zdrowia przy szpitalu w Staszowie. Omawialiśmy sytuację aktualną w szpitalu i dyrektor omawiał problemy z tym związane, jeżeli chodzi o COVID i jego pochodne. Dokonaliśmy wraz z komisją odbioru końcowego sali gimnastycznej w Szydłowie, w szkole podstawowej, wraz z częścią dydaktyczną oraz sanitariatami. Sala jest już po generalnym remoncie, wymieniony jest dach, także będzie mógł ten budynek służyć wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że nasze dzieci, że ten COVID się w miarę uspokoi, wreszcie będą mogły wrócić do szkoły i z tych nowo wyremontowanych pomieszczeń korzystać. Uczestniczyłem również w spotkaniu zdalnym. Dzisiaj przy COVID-zie to większość spotkań jest zdalnych. Lokalnej grupy działania. Rozmawialiśmy Białe Ługi, rozmawialiśmy o projektach, jakie składały u nas stowarzyszenia z terenu naszej gminy. Z okazji Dnia Kobiet w tych warunkach pandemicznych wiemy, że co roku tą imprezę organizowaliśmy dla naszych pań. Z Centrum Kultury. Stan epidemii temu to uniemożliwia. Składałem życzenia paniom na rynku w Szydłowie, jak również wręczałem im kwiaty. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wspólnie z panią przewodniczącą oraz panem wiceprzewodniczącym złożyliśmy życzenia naszym sołtyskom, sołtysom. Pogratulowaliśmy im współpracy i ciężkiej pracy, jako co dzień wykonuje na rzecz naszego miasta i gminy. Drodzy Państwo, odbyłem spotkanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z panią Anną Żak. Rozmawialiśmy o rewitalizacji, jaką ma miejsce teraz, różne tam jakieś tam drobne problemy, jak również o przyszłych projektach. Rozmawialiśmy też z panią konserwator, bo też będzie musiała ona wydać pozwolenie na umieszczenie obiektu takim, jakim chcemy zrealizować w Szydłowie, jakim jest boisko sportowe. Uczestniczyłem w zebraniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Rozmawialiśmy o problemach, jakimi borykają się samorządy w dobie epidemii COVID-19. Spotkałem się również z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej panem Rafałem Gajewiczem. Rozmawialiśmy o gotowości bojowej naszych jednostek OSP z terenu naszej gminy. To, drodzy Państwo, są pokrótce najważniejsze informacje. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał. Przepraszam, punktu 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie za 2020 rok. Pani kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Agnieszka Makowska. Bardzo proszę. Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, kierownik... Przepraszam, przeszkodzę. Pani kierownik, troszeczkę głośniej. Dobrze, postaram się. Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, kierownik jednostki co roku do 31 marca przedstawia sprawozdanie z działalności jednostki.
Ośrodek realizuje zadania w oparciu o akty prawne, takie jak ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o osobach uprawnionych do alimentów, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o karcie dużej rodziny, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o systemie oświaty, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenie aktów własnych jednostki. Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji rządowej. Plan finansowy na rok 2020 wynosił 8 005 610,60 zł. Rozliczenie planu finansowego. Zadania własne gminy, plan 1 244 062,60. Wydatki 1 060 245,07. Zadania zlecone gminie, plan 6 761 548. Wydatki 6 710 144,39. Co łącznie daje razem plan 8 005 610,60. Wydatki 7 770 380,46. I pokrótce przedstawię poszczególne wydatki, rodzaje świadczeń oraz liczbę osób korzystających z pomocy w roku 2020 oraz źródło finansowania. Postaram się to zrobić dosyć sprawnie. To jest zasiłki stałe 18 osób, wykonanie 72 094,99, środki z dotacji państwa. Składki zdrowotne od zasiłków stałych 15 osób, wykonanie 6098,75, środki z dotacji państwa. Zasiłki okresowe 9 osób, wykonanie 13 111,68, środki z dotacji państwa. Program wieloletni rządowy, posiłek w szkole i w domu, 58 rodzin, w tym 102 dzieci, wykonanie 60 tysięcy, z tego 48 tysięcy środki z dotacji państwa, 12 tysięcy środki własne gminy. Kolejno, zasiłki celowe, 96 rodzin, wykonanie 20 330,48, środki własne gminy. Usługi opiekuńcze 7 rodzin, wykonanie 44 539,79, środki własne gminy. Usługi opieki wytchnieniowej 3 rodziny, wykonanie 20 820, z tego 16 656 z budżetu państwa i 4164 środki własne gminy. Schroniska 2 osoby umieszczone, wykonanie 18 945 zł, środki własne gminy. Domy pomocy społecznej na koniec roku, 11 osób, wykonanie 282,024,01, środki własne gminy. Zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, to jest łącznie jakby podzielone w systemie zabezpieczenia społecznego, to jest 425 rodzin, wykonanie na 1 981,916,94, środki z budżetu państwa. Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych, 45 rodzin, wykonanie 37 426 zł. Są to środki z budżetu państwa. Świadczenia wychowawcze 471 rodzin, wykonanie 4 538 165,55, środki z budżetu państwa. Stypendia szkolne dla dzieci 65 dzieci w 2020 roku, wykonanie 70 195, z czego 63 175 zł to są środki z budżetu państwa i 7 020 są to środki własne gminy. Następnie świadczenia Dobry Start, czyli 300+. 492 dzieci w 2020 roku, wykonanie 152 519,90 zł, środki z budżetu państwa. Karta dużej rodziny, 41 rodzin, 41 kart wydanych, wykonanie 116 zł, środki z budżetu państwa. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, 4 rodziny, wykonanie 210 zł, środki z budżetu państwa.
sprawienie pogrzebu. Przepraszam. Jedna osoba, wykonanie 3900 złotych. Przepraszam. Utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, to jest jedno dziecko, wykonanie 6312 złotych środki własnej gminy. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 14 rodzin objętych pomocą, wykonanie 1399 złotych sądzących środki własnych gminy przeznaczone na szkolenie. Asystent rodziny, 11 rodzin, wykonanie 49581,37. Środki z budżetu państwa w kwocie niecałe 1700 złotych w ubiegłym roku, środki własne pozostałe. Utrzymanie ośrodka, 8 osób zatrudnionych. Wykonanie 385775,23 zł, z czego dotacje mieliśmy z budżetu państwa w kwocie 67104 zł. I króciutko jeszcze tylko wykonanie dochodów za 2020 rok, to jest odpłatność za dobę pomocy społecznej 488,46 zł, odpłatność za schroniska 11421 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze 7585,70. Zwroty nienależnych pobranych świadczeń, to jest świadczeń rodzinnych, to jest 4682,42 i świadczeń wychowawczych 682,22 zł. I w roku 2020 z pomocy społecznej, ze świadczeń z pomocy społecznej z 16 miejscowości na terenie gminy skorzystało 140 rodzin. W roku 2020 realizowano również program operacyjny Pomoc Żywnościowa. Skierowanie na paczki żywnościowe uzyskało 203 rodziny, w tym 480 osób. W roku 2020 wydano dla mieszkańców gminy około 20, przywieziono z Banku Żywności około 24 tony żywności. W roku 2020 realizowano również program Wspieraj Seniora, gdzie pracownicy w okresie ostatnich 2 miesięcy, czyli listopad i grudzień, odebrali 50 zgłoszeń o udzielenie wsparcia dla seniorów w formie zrobienia zakupów środków higienicznych, wykupu leków i załatwienia niezbędnych spraw. I myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania może do sprawozdania, do Pani Kierownik? Omawialiśmy to dość mocno na komisjach, ale jeżeli nie słyszę, w takim razie bardzo dziękuję Pani Kierownik. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydów na lata 2021-2031. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Wieloletnie prognozie finansowej na lata 2021-2031 wprowadzono zmiany dotyczące roku 2021 i tutaj dochody zostały zwiększone o 173,902 zł. Dochody po zmianach wynoszą 25,572,668 zł, a wydatki po zmianach wynoszą 30,299,014,90 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o 380,532,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami to deficyt w wysokości 4,726,346,90 zł. Na planowany deficyt zaplanowano go pokryć kredytem w kwocie 2,850,000, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1,669,716 zł oraz środkami, które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 206,630,90 zł. Na tą kwotę składają się środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 140,106 zł i środki z wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych 66,524,90 zł. I w wieloletniej prognozie finansowej nie było innych zmian, w przedsięwzięciach również nie było zmian i to jest wszystko, co w wieloletniej prognozie finansowej zostało wprowadzone. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania?
Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Ja odczytam uchwałę. Uchwała numer 31/173/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydłów na lata 2021-2031. Przechodzimy do głosowania. Radny Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Bardzo proszę o powtórzenie. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Punkt kolejny, podpunkt zmian w budżecie gminy Szydłów na 2021 rok. Bardzo proszę pani skarbnik. Szanowni radni, w budżecie gminy na rok 2021 zostały wprowadzone następujące zmiany. Otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej i tutaj dochody zostały zwiększone o kwotę 12 979 zł. Na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego został zwiększony plan dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 148 571 zł. Oraz na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego na zadania bieżące na utrzymanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 2310 zł na dożywianie dzieci. I na podstawie umowy zawartej z wojewodą świętokrzyskim zwiększono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie zadania w ramach programu ministra rodziny i polityki społecznej Wspieraj seniora o kwotę 10 262 zł. I to są zmiany, jakie zostały wprowadzone po stronie dochodów. Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące zmiany. W dziale oświata i wychowania wprowadzono środki na podstawie decyzji wojewody na utrzymanie przedszkoli, kwotę 161 550 zł. Wprowadzono również środki pochodzące z ubiegłego roku niewykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i tutaj zwiększono wydatki o kwotę 66 524 zł 90 groszy. Zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 12 572 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 140 106 zł. Są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i te środki zostaną przeznaczone między innymi 50 tysięcy na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz 6 tysięcy złotych na zakup fotopułapek, które zostały umieszczone na terenie gminy Szydłów celem wyeliminowania osób, które by korzystały i wysypywały śmieci w niedozwolonych miejscach. I to są wszystkie zmiany, jakie są w budżecie gminy 2021 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania? Proszę pytać.
Ja tylko może zapytam, bo 50 tysięcy to jest dość duża suma na likwidację dzikich wysypisk, czyli mamy ich tak dużo? Ja myślę, że tutaj to pani Ania Suchorowska odpowie szczegółowo, ona już bardziej wnioskowała o zabezpieczenie tych pieniędzy. Czyli może ja od razu mogę odpowiedzieć? Bardzo proszę. 50 tysięcy wydaje się dużo, ale ostatnio likwidowaliśmy, jesteśmy właściwie w trakcie likwidacji dzikiego wysypiska na Lisim Kamieniu, tak zwanym przydłowie. Sam koszt utylizacji azbestu, który był tam wyrzucany nielegalnie, to jest ponad 10 tysięcy złotych. Dodatkowo były tam inne odpady komunalne, odpady budowlane. Część odpadów, a w zasadzie większość odpadów, których tak naprawdę mieszkańcy mogliby nieodpłatnie, w zasadzie w ramach posiadanej deklaracji pozbyć się, wystawić przed posesję. Przypomnę też, że cały czas realizujemy corocznie program usuwania azbestu z terenu gminy Szydłów, gdzie mieszkańcy również nieodpłatnie, składając taki wniosek do gminy, mogą skorzystać z dofinansowania i wtedy odbiór, transport i utylizacja azbestu nie kosztuje ich nic. No mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy z naszej gminy, bo część osób zostali wykryci sprawcy, pozbyli się tych odpadów w inny sposób. Ci, których nie wykryliśmy, no my mamy w obowiązku likwidację dzikich wysypisk. Przypomnę jeszcze, że koszty likwidacji dzikich wysypisk powinny być pokrywane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli to jest ta opłata, którą każdy mieszkaniec ponosi od osoby miesięcznie w ramach posiadanej deklaracji. Jest jedna możliwość właśnie finansowania z innego źródła i to są właśnie środki z opłat i kar środowiskowych, więc żeby nie podnosić kosztów i nie musieć znów za jakiś czas podnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców, no chcemy skorzystać z takiej możliwości i z tych środków z opłat i kar środowiskowych pokryć koszty likwidacji dzikich wysypisk. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że to nie było pytanie w kwestii budżetu, ale drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu? Jeżeli nie ma, ja odczytam. Czytam pomalutku, bo może ktoś w trakcie się zgłosi, ale nie słyszę. W takim razie odczytam uchwałę. Uchwała numer 31 przez 174 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłów na 2021 rok. I przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, radny Arendarski. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Przystąpienie gminy Szydłów do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, pani kierownik. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak co roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach programu resortowego.
w tym roku gmina Szydłów przystępuje do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021, finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest usługa asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznym. Oczywiście usługa jest skierowana dla osób posiadających orzeczenie, legitymujące się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci ze szczególnymi wskazaniami. Wymiar czasowy usług świadczonych przez asystenta dostosowany będzie do rzeczywistych potrzeb świadczeniobiorcy. Koszt realizacji w gminie Szydłów jednej godziny zegarowej z tytułu usługi asystenta wyniesie 40 zł brutto. Usługi asystenta w wymiarze czasowym świadczone są nieodpłatnie, bez względu na dochód świadczeniobiorcy. Usługa asystenta wykonywana jest na podstawie karty zgłoszenia, która jest załącznikiem do programu, załącznik numer 8. I przyznanie usługi asystenta w wymiarze czasowym nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ale ani też wydania decyzji administracyjnej. I jeszcze dodatkowo powiem, w tym roku są to środki w całości z budżetu państwa. Środki, jakie pozyskujemy, to jest kwota 59 312 zł w całości bez wkładu własnego. I proszę o przyjęcie powyższej uchwały. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko zapytam pani kierownik, czy jest zainteresowanie tym programem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? Czy zgłaszają się mieszkańcy? Pierwszy rok robimy w ogóle tą formę, aby też troszeczkę tak jakby sprawdzić na terenie, czy będzie takie zapotrzebowanie. Na dzień dzisiejszy mieliśmy już 3 zgłoszenia, aczkolwiek wiadomo, że one mogą się zmieniać z uwagi też na sytuację, jaka jest na terenie kraju, więc no niestety z tego też to wynika. Planujemy rozpocząć realizację miesiąc maj, czerwiec, może nawet nam się opóźnić dopiero w lipcu, jeżeli to ta sytuacja też na terenie będzie spokojniejsza. Do końca roku realizacja. Planowanych jest 6 środowisk, gdzie są 5 środowisk, są osoby dorosłe, jedno środowisko, gdzie być może będzie dziecko z niepełnosprawnością. Będziemy jeszcze ogłaszać na stronie internetowej szczegółowo. Mamy nadzieję, że będzie, że wykorzystamy te środki, które pozyskamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania do pani kierownik? Nie słyszę. W takim razie ja odczytam uchwałę. Uchwała numer 31/175/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia gminy Szydłów do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Przechodzimy do głosowania. Drodzy Państwo radni, bardzo proszę. Radny Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Przepraszam. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Przystąpienie gminy Szydłów do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2021. Bardzo proszę, pani kierownik.
Szanowni Państwo, tak jak poprzedni program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest to już edycja trzecia, w której bierzemy udział. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej na terenie gminy Szydłów będzie realizowana w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Planowane są trzy środowiska, które w ubiegłym roku również przystąpiły do realizacji tego programu. Środki, jakie pozyskamy, to jest nieduża kwota, ale jest to 29 376 zł w całości, finansowane z budżetu państwa, nie ma też również wkładu własnego. Warunki są podobne jak też przy programie wcześniejszym z asystenta, czyli nieodpłatnie, z tym, że limit godzin dla jednego członka uczestnika to jest 240 godzin do końca roku bieżącego. Nie wymaga oczywiście tutaj odpłatności osoby i nie wymaga też przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. I to wszystko. Dziękuję. Proszę o przyjęcie powyższej uchwały. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo Radni, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, w takim razie ja odczytam uchwałę i przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 31 przez 176 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia gminy Szydłów do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021. Przechodzimy do głosowania. Radny Arendarski Mariusz. Bardzo jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Kostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Za. Proszę o powtórzenie. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłów w 2021 roku. Bardzo proszę, pani kierownik. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, do zadań własnej gminy należy zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie. W związku z powyższym oraz zgodnie z artykułem 11a tej ustawy, przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłów w roku 2021. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Szydłów i został zaopiniowany przez te organy pozytywnie. Program ten jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi bezdomne zwierzęta mają zapewnione bezpieczne miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a w razie potrzeby udzielana jest im fachowa pomoc weterynaryjna. Koszty realizacji programu pokrywane są z budżetu gminy. W tym roku wysokość zabezpieczonych środków na ten cel wynosi 50 tysięcy złotych, z czego odpowiednio na wyłapywanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 38 tysięcy złotych, usługi weterynaryjne, usypianie ślepych miotów, kastracja, sterylizacja, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz inne nieprzewidziane zdarzenia z udziałem zwierząt bezdomnych 10 tysięcy złotych, dokarmianie wolno żyjących kotów 500 złotych,
oraz zapewnienie miejsca odebranych zwierząt gospodarskich oraz ich utrzymanie w gospodarstwie rolnym 1500 zł. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Pani kierownik, drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania może? Ja zapytam, ile mamy teraz zwierzątek na naszym utrzymaniu? One już nie są na naszym utrzymaniu, bo zostały przekazane do schroniska i w tym momencie przejmuje schronisko opiekę nad nami. Gmina ich nie interesuje. W 2020 roku do schroniska zostało oddane 21 sztuk. W 2020 roku, tak? Mhm. Okej. Okay. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania? Nie słyszę. W takim razie ja przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała nr 31 przez 177 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłów w 2021 roku. Przechodzimy do głosowania. Radny Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Kuza Katarzyna. Jestem za. Radny Kuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Bardzo proszę pani kierownik. Szanowni Państwo, konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z artykułu 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z artykułem 19 ust. 1 tej ustawy Rada Gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, czyli w tym przypadku gminę Szydłów, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Wody Polskie. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prawa i obowiązki dostawcy i odbiorców. Uzasadnieniem przyjęcia nowego regulaminu jest konieczność dostosowania treści aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów w związku z artykułem 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą w terminie do września bieżącego roku Rady Gmin dostosowują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków do rozumianych nowych zmienionych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tutaj zmiany dotyczą głównie budowy przyłączy. Zmieniła się procedura, została ona uproszczona. W tym momencie po wydaniu warunków technicznych przez gminę osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci sporządza plan sytuacyjny. Ten plan zostaje sprawdzony przez gminę, czy on jest wykonany zgodnie z warunkami technicznymi i po tym zatwierdzeniu planu sytuacyjnego już osoba może budować przyłącze. Zatem procedura zostanie znacznie uproszczona od września bieżącego roku. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś pytania?
Nie słyszę. W takim razie ja odczytam uchwałę. Uchwała nr 31 przez 178 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Przechodzimy do głosowania. Drodzy Państwo Radni, bardzo proszę. Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt kolejny. Zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Bardzo proszę. Szanowni Radni, w budżecie gminy zostały wprowadzone środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystania środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Była to kwota 66 524,90 zł. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele, jak tylko na wydatki związane z preliminarzem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tylko na ten cel mogą być przeznaczone. I tutaj zostały zwiększone o te środki między innymi na prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które nadużywają alkoholu lub powodują rozkład życia rodzinnego. O kwotę 7000 zł, działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, dla osób doświadczonych przemocy, świadczenie usług profilaktyczno-edukacyjnych, zostały zwiększone wydatki o 1500 zł. Na pracę koordynatora i zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego zwiększono wydatki o 1500 zł. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększono wydatki o kwotę 3000 zł. Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, na umowy zlecenia, zakup węgla, sprzętu, materiałów, środków czystości o kwotę 48 024,90 zł oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku o kwotę 5500 zł. I to są wszystkie zmiany, jakie są w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Drodzy Państwo Radni, czy są jakieś pytania do tego, co powiedziała Pani Skarbnik? To zostało odczytane. Nie słyszę. Ja przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała nr 31 przez 179 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Przechodzimy do głosowania. Radny Arendarski Mariusz. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gątek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka.
Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jestem zaskoczona, że tak szybko nam to poleciało. Ostatni podpunkt. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pani kierownik, bardzo proszę. Zgodnie z artykułem 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy ustala w drodze uchwały górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z artykułem 6 ust. 4 tej ustawy Rada Gminy, określając stawki opłat, o których mowa, jest zobowiązana z mocy prawa zastosować wyższe stawki, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Określone w niniejszej uchwale stawki wynoszą: za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 450 zł za metr sześcienny, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 200 zł za metr sześcienny, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 400 zł za metr sześcienny. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wskazuje się, że górna stawka opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to maksymalna kwota, jaką wyznaczyć może w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę, a tym samym maksymalna kwota, jaką uiścić może w razie jej ustalenia w takiej wysokości jako cenę nabywca usługi. Wysokość należności wynikać będzie z umowy zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Uchwała Rady Gminy w przedmiocie określenia górnych stawek opłat wyznacza jedynie sposób określenia ceny w umowie. Nie może być ona wyższa od tej określonej w uchwale, może natomiast być niższa. Górna stawka opłaty w istocie jest tożsama z maksymalną ceną, a mechanizm jej ustalania ma służyć ochronie nabywcy przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi. Z uwagi na charakter norm prawnych zawartych w tej uchwale stanowi ona akt prawa miejscowego. Do stanowienia aktów prawa miejscowego zobowiązujących na obszarze gminy w myśl artykułu 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gminie przysługuje prawo na podstawie upoważnień ustawowych, zaś w myśl artykułu 18 ust. 2 punkt 15 tej ustawy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami. Mając powyższe na uwadze, podjęcie tej uchwały jest zasadne. Drodzy Państwo Radni, czy są jakieś pytania? Nie słyszę. W takim razie ja odczytam uchwałę. Uchwała numer 31 przez 180 przez 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2021 roku w
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przechodzimy do głosowania. Radny Arendarski Mariusz, bardzo proszę. Jestem za. Radny Gałązka Sebastian. Jestem za. Radny Głogowski Zbigniew. Jestem za. Radny Gądek Łukasz. Jestem za. Radna Juszczak Agnieszka. Jestem za. Radny Karwata Damian. Jestem za. Radny Prostak Robert. Jestem za. Radna Skuza Katarzyna. Jestem za. Radny Skuza Marek. Jestem za. Radny Sobiegraj Dawid. Jestem za. Radna Stawecka Agnieszka. Jestem za. Radna Suchojad Joanna. Jestem za. Radny Wójcik Leszek. Jestem za. Radny Mazur Marcin. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Postaram się szybko odpowiedzieć na pytania. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól Brzeziny. Na pewno będziemy tą sytuację monitorować. No jakoś to rozwiążemy, żeby, tak jak pan radny wcześniej mówi, że rozmawiał z jednym z mieszkańców naszej gminy i postaramy się tą sprawę rozwiązać. Dziękuję bardzo. Droga do Szydłowa z Korytnicy. Tak naprawdę monitorujemy tę sprawę, bo jeżeli chodzi o tę firmę, to nie tylko to dotyczy tak naprawdę wszystkich naszych dróg. Rozmawialiśmy już z tą firmą, oni, słuchajcie drodzy państwo, powiedzieli, nie wypierają się, gdy będą jakieś uszkodzenia, oni wszystko będą naprawiać. Do tej pory jeszcze pracowali w naszej całej gminie praktycznie, a składowali głównie, tak jak pan radny mówi, w Korytnicy. Także przyglądamy się tej sprawie, sam byłem, nawet oglądałem, rozmawiałem ostatnio, 2 tygodnie temu rozmawiałem chyba z właścicielem tej firmy, więc powiedziałem, że gdy takie będą problemy, na pewno będziemy interweniować, żeby to po prostu poprawiali. Radna Juszczak Agnieszka, komunikat odnośnie oprysków, jeżeli chodzi o pszczoły. Na pewno takie komunikaty będziemy wystosowywali Urzędu Gminy. Radny Łukasz Gądek, tablice informacyjne. Na pewno sprawdzimy, zobaczymy w jakim stanie, postaramy się jak nie wymienić, to odnowić. Radny Łukasz Gądek zgłaszał interpelację, jeżeli chodzi o tak naprawdę drogę ulicę Opatowską. Byłem tam na miejscu z panią kierownik nawet w tym tygodniu, i tak naprawdę mamy jakieś rozwiązanie, żeby tą sytuację odwodnienia jakoś rozwiązać, więc też w przyszłości będzie to na pewno rozwiązane. Dziękuję bardzo. Drogi powodziowe, pan radny Leszek Wójcik, pytanie oraz fundusz sołecki. Odnośnie dróg powodziowych, nie mamy oficjalnej informacji do dziś, drodzy państwo radni, drodzy mieszkańcy, jeżeli chodzi o drogi powodziowe. Mam nadzieję, że ten fundusz, bardzo na niego liczymy. To jest duże dofinansowanie i duże wsparcie samorządów. Jednak wiemy też, że jest COVID, że bardzo duże środki są przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia naszych mieszkańców, więc do tej pory nie mamy oficjalnej po prostu informacji. Odnośnie funduszu sołeckiego, przetargu, jeżeli chodzi o kamień, takie zapytania też były. No myślę, że niedługo dokumentacja będzie przygotowana, już jest przygotowana. I przetarg w najbliższym czasie możliwym się odbędzie. Z reguły to był maj, czerwiec, drodzy państwo, jeżeli chodzi o przetargi na kamień. W
Fundusz sołecki jest realizowany od 1 stycznia, więc drodzy Państwo radni, jeżeli ktoś jakąś inicjatywę realizuje, więc z reguły są już w trakcie. Pani Przewodnicząca, Solec, droga koło remizy, wycięcie krzaków jednej i drugiej drogi. Na pewno Pani kierownik tą interpelację zapisała i będzie to na pewno niedługo temat załatwiony. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie opuściłem żadnej interpelacji. Jeżeli jakąś opuściłem, to bardzo proszę. Drodzy Państwo radni, czy wszyscy otrzymali odpowiedzi na swoje zapytania i interpelacje? Niestety nie. Przepraszam. Panie radny, jeżeli chodzi o rutki i przystanki, na pewno, no wiemy, że teraz się skończyła dopiero zima, sezon wiosenny i na pewno będziemy takie prace wykonywać, żeby te przystanki, jak pan radny mówi, wyglądały lepiej, zadowalająco. Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Że ja jeszcze odniosę się do problemu opon, bo tutaj dwóch radnych zgłaszało. Tak, ale to będzie więcej pytań. To może w wolnych wnioskach to... Nie. Proszę pani kierownik. Dziękuję bardzo. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy ponoszą na rzecz gminy, mogą oni oddać wszystkie odpady komunalne. Odpady, opony ciągnikowe nie są odpadami komunalnymi, są to odpady pochodzące z gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Szydłów na swojej stronie internetowej oraz swego czasu, bodajże rok temu, po raz pierwszy na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie wywiesiła taką informację, gdzie rolnicy mogą pozbyć się zgodnie z prawem odpadów pochodzących z gospodarstwa rolnego, w szczególności opon, sznurków i folii. I taka informacja jest na stronie internetowej w zakładce Gospodarka Odpadami. Są tam firmy z naszego regionu, które mogą odpłatnie oczywiście odebrać tego rodzaju odpady. W grudniu ubiegłego roku przyszło pismo z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie i to pismo również jest umieszczone na stronie internetowej gminy Szydłów, informujące, że jest problem z zagospodarowaniem tego rodzaju dużych opon i Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie nie odbiera tych opon. Wcześniej gmina Szydłów faktycznie odbierała te odpady, chociaż nie miała tego obowiązku. Teraz ze względu na to, że wszystkie nasze odpady muszą trafić do Rzędowa, a Rzędów nie ma możliwości zagospodarowania, no prosimy mieszkańców o zagospodarowanie ich zgodnie z prawem, a więc odpłatnie przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie i odsyłam na stronę internetową po adresy i szczegóły. Dziękuję. Mam pytanie, pani kierownik. Można? Czy jeszcze, drodzy radni, czy wszyscy otrzymali swoje odpowiedzi na swoje interpelacje i zapytania? Tak. Otrzymali. Tak. Dziękujemy. Jeżeli tak, nikt się nie zgłasza, przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Poproszę o głos. Bardzo proszę. Radny Sebastian Gałązka, bardzo proszę. To ja mam takie teraz pytanie do pani Ani. Jeżeli to już chodzi o opony, zacznijmy od tego. No bo wiadomo, to są gabarytowe, prawda? Tak. Są duże. A na przykład jeżeli, bo no różne słuchy mnie dochodziły, jeżeli by je pociął. Nie. Nie mogą, to nie można ich zgniatać, ciąć, nic nie można z nimi robić. Powinny być oddawane w całości. Dobrze. To następne moje pytanie. Czy futryna należy do śmieci? Mogę prosić o powtórzenie, czy co należy? Koblany na przykład, futryny, kawałki styropianu. Jeżeli to są odpady remontowe pochodzące z remontu domu, są to odpady komunalne. Natomiast jeżeli jest to przebudowa, ocieplenie, coś związane z budową, czyli coś więcej niż taki zwykły remont w domu, są to odpady budowlane, i trzeba no, w własnym zakresie się ich pozbyć przez wyspecjalizowaną firmę i za to zapłacić. Dobrze, to ostatnie moje pytanie. Chodzi o elektrośmieci, bo było można teraz wystawić elektrośmieci, prawda? Tak. I była na przykład, no jeżeli ktoś kupił cały regał z telewizorem, to cały komplet był,
No i to nawaliło, no i wystawił to, no miał problem ze zniesieniem, wystawił i odebrali mu tylko telewizor, resztę zostało. A to był cały komplet, no tego osobno nikt nie kupywał. No i tam niektórzy właśnie mieli takie pytania, co dalej. Ale ja nie rozumiem, regał z telewizorem, chodzi o zestaw mebli czy o RTV? To by po prostu cała szafa z telewizorem, szafka, z która była, to było przymocowane do telewizora, no tak oryginalnie było kupione w sklepie, taki zestaw był. No i to było wyniesione. To ale szafka raz... to jest mebel, telewizor to jest RTV, tak? Więc powinny być oddane osobno. Jednego dnia były RTV AGD odbierane, a drugiego dnia były meble odbierane. Tak? Ta szafka to jest mebel? To no, nie było wzięte, no, ale mniejsza z tym. Na co? No to... W każdym razie, jeżeli są takie problemy, to... Pytają się właśnie, jak te elektrośmieci, co należy do tego, właśnie tu chodziło też o te futryny, chodziło o te resztki styropianu, no i były problemy właśnie i dlatego się pytam. Żeby jest ludzie punkt, po prostu byli dobrze poinformowani, żeby widzieli co i jak. Jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rzędowie i na własny koszt można do Rzędowa wywieźć takie odpady nieodpłatnie. Pokazuje się tylko dowód osobisty, że jest się z terenu mieszkańcem gminy Szydłów i można takie odpady oddać. Futryny również, bo drzwi można, okna można, meble, no... Wszystkie te odpady są wymienione też u nas na stronie internetowej. Jest taka informacja, wszystkie rodzaje odpadów, które odbierane są od mieszkańców, są wymienione na stronie internetowej. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiś problem, można zadzwonić do nas, do urzędu i my poinformujemy, co z konkretnym rodzajem odpadów należy zrobić. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni. Radny Łukasz Gądek, proszę o głos. Bardzo proszę. Pani kierownik, do pani Ani Sucharowskiej. Odnośnie tych gałęzi, tam jeden z radnych zwraca taką interpelację. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jakiś czas temu w zimie zgłaszałem również prośbę o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Górki w Szydłowie. Tam też odłożyliśmy tą sprawę do takiego, no, lepszej pogody na wiosnę. Tam również jest potrzeba przycięcia gałęzi, no i tych innych problemów, o których mówiliśmy wtedy, czyli stromego zbocza, jakiś sposób zabezpieczenia. Pan burmistrz mówił, że zastanowi się nad tym, w jaki sposób to rozwiązać, no i próby poprawy nawierzchni. No, to jest grubsza sprawa, no ale wiemy, że ta droga jest w bardzo, bardzo złym stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Te wszystkie prace porządkowe oczywiście będą wykonane teraz wiosną. No, niestety spodziewałam się, że przez zimę zostanie wykonane więcej prac. Zima nas zaskoczyła i bardzo dobrze, bo trochę wody będzie więcej. Może nie będzie takiego problemu z suszą. I przez to wszystko się przedłużyło, ale ja pamiętam o tych wszystkich zgłoszonych gałęziach, o brzezinach również pamiętam, bo obiecywałam, że będzie to zrobione w zimie, nie jest do dziś zrobione. Wszystkie te gałęzie i prace porządkowe, które Państwo wcześniej zgłaszali, ja mam zapisane i one zostaną wykonane w kolejności. Bardzo dziękuję. Pani kierownik, drodzy Państwo radni. Ja poproszę o głos. Bardzo proszę, radny Dawid Subiegraj. Mam do przekazania taką pozytywną informację, iż sołectwo Brzeziny wygrało wojewódzki etap konkursu na fundusz sołecki, najlepszą inicjatywę. Adaptacja byłego sklepu GS na świetlicę wiejską została nagrodzona. Oraz również tutaj działalność koła gospodyni wiejskich Brzezin, Betulanki, została również zauważona przez najbardziej popularniejszy tutaj tygodnik rolniczy, czasopismo rolnicze w Polsce. Został opisany artykuł na temat działalności naszego koła. Także chciałem podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w działalności koła gospodyń oraz panu burmistrzowi za przekazanie budynku sklepu GS w Dzierżawę dla naszego sołectwa. Dziękuję i szapoba dla wszystkich, którzy się zaangażowali w działalność koła oraz w remont budynku. Dziękuję bardzo. Składamy gratulacje. Gratulujemy oczywiście. Pani przewodnicząca, mogę prosić o głos? Bardzo proszę, pani burmistrz Andrzej Tusk. Drodzy Państwo radni, chciałem Państwu powiedzieć, od kilku tygodni zamontowaliśmy, tak naprawdę działają,
czujniki powietrza na terenie naszej gminy. Czujniki powietrza monitorują oczywiście powietrze, jakość powietrza, ale również mierzą temperaturę, wilgotność powietrza, kierunek wiatru. Takie czujniki zostały zamontowane w miejscowościach Porytnica, Solec oraz Szydłów. Tak naprawdę będziemy mogli, każdy może z Państwa, z mieszkańców, pobrać taką aplikację, która jest u nas na stronie gminy Szydłów, można przez Google Play to pobrać i każdy może mieć to na swoim telefonie i wiedzieć, jaka aktualnie jest pogoda na terenie naszej gminy. Tak naprawdę będzie rosła też świadomość mieszkańców, jakim powietrzem oddychamy i w jakim kierunku musimy iść, żeby to powietrze było tak naprawdę czyste. Chciałbym, drodzy Państwo, też ogłosić, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury napisało wniosek, projekt do Ministerstwa Kultury. Wniosek ten został bardzo dobrze oceniony przez ministra. Został dofinansowany na kwotę 51 tysięcy złotych. Zostanie zakupiona za tą kwotę scena, która będzie mogła tak naprawdę posłużyć przy organizowaniu różnych imprez, jakich wiele u nas jest organizowane w ciągu roku. Niestety nie w tym czasie COVID-u. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i wróci to wszystko do normalności. Ja też chciałem pogratulować sołectwu Brzeziny. Bardzo piękna inicjatywa. Pierwsze miejsce w województwie, tak jak pan radny wcześniej mówił, ogólnopolski konkurs w województwie wygrały w Cuglach, czyli mam nadzieję, że w ogólnopolskim konkursie też zajmą czołowe miejsce. Dziękuję, bo tak naprawdę to jest duże zainteresowanie Brzezina i duża inicjatywa mieszkańców, bo wiemy, jak dzisiaj budynek OBMG się wygląda. Także ja im życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i gratuluję tak wspaniałych inicjatyw. Drodzy Państwo, chciałem zakomunikować też taką wiadomość, że jeżeli chodzi o drogę solecką, został przekazany plac budowy firmie Dylmex, która wygrała przetarg na tą inwestycję. To jest Dylmex z firmy Staszowa. Dobrą informacją jest też to, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dotował dodatkowo tą inwestycję kwotą 780 tysięcy złotych. Teraz ta inwestycja będzie wynosiła ponad 2 miliony 280 tysięcy złotych. Zostanie wykonane chodniki po jednej i drugiej stronie, nawierzchnia asfaltowa, znaki poziome, pionowe. Termin realizacji tej inwestycji, drodzy Państwo, to jest 31 sierpnia 2021 roku, więc myślę, że niedługo prace już na tym polu się zaczną. Chciałem, drodzy Państwo, też taką informację zgłosić, bo było wiele pytań do mnie, jeżeli chodzi o mammobus, duże zainteresowanie jest Centrum Onkologii z Kielc. Taki mammobus będzie, drodzy Państwo, był teraz, ale to była firma prywatna, ale będzie również pod koniec kwietnia. Kwietnia, gdzie my taką informację jeszcze nie mamy dokładnie potwierdzonego terminu. Gdy taki termin będzie potwierdzony, na pewno taka informacja się rozejdzie bardzo szeroko, żeby wszyscy zainteresowane kobiety mogły z tego badania skorzystać, więc gdy już będziemy mieli potwierdzony termin, na pewno taka informacja będzie podana zarówno na stronie internetowej, jak i we wszystkich sołectwach. To są, drodzy Państwo, wszystkie takie informacje. Chciałbym jeszcze Państwu z okazji zbliżających się świąt, chciałbym życzyć Państwu, Waszym rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnych oraz wesołego Alleluja. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękujemy wzajemnie. Bardzo dziękujemy. Można by jeszcze ogłosić do Pana Burmistrza, miałbym takie pytanie. Bardzo proszę, Radny Wójcik Leszek.
Panie burmistrzu, bo tam była taka mała rozmowa na temat ośrodka, że doszedł lekarz, może coś tam wspomni, czy to doszedł, czy nie doszedł. Pan burmistrz opowie. Drodzy Państwo, powiem szczerze, będzie, jeszcze nie mogę zdradzać dokładnie, ale jesteśmy z panem dyrektorem po rozmowach z jednym lekarzem, który, bardzo dobrym lekarzem, który zobaczymy, jak to się uda wynegocjować jego pracę, ale myślę, gdy przyjdzie, będą wszyscy zadowoleni, bo to jest bardzo dobry lekarz. Zajmie się to wszystkim. Z uznaną, z dobrą opinią, więc mam nadzieję, że nie chcę zdradzać dokładnie, bo pan dyrektor dogrywa ten temat, ale będzie już na dniach, to wiadomo, że przyjdzie dodatkowy, dobry specjalista do ośrodka zdrowia do nas. Czyli chodzi o to, że cały czas się poszukuje lekarzy, żeby nie ma tak, że się nie myśli o tym. Cały czas poszukujemy lekarzy, ciężkie są rozmowy. Jeszcze w dobie, drodzy Państwo, pandemii, wiemy jak sytuacja wygląda, ale pan dyrektor nie siedzi na laurach, cały czas myśli, żeby sytuację w naszym ośrodku zdrowia poprawiać. Z dobrych informacji jest jeszcze taka, że mamy zakontraktowanego lekarza, który będzie też obsługiwał USG i będą takie badania wykonywane w ośrodku zdrowia. Dzięki bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze, drodzy Państwo radni? Ja od siebie tak dodam może dwa słowa. Chodzi mi o, dobrze panie burmistrzu, że powiedziałeś, iż ten mamobus, który już był, to był mamobus prywatny, dlatego że no poszła jakaś taka plotka, że to tylko dla wybranych i no i mieszkańcy zaczęli między sobą rozmawiać, co to za wybrani, dla kogo był ten mamobus zorganizowany, dlaczego to nie było tak upublicznione, ale mówi, że to była firma prywatna, tak? Tak, pani przewodnicząca, a odnośnie mamobusa, który będzie z Centrum Onkologii, także informacja będzie bardzo szeroka puszczona do naszych mieszkańców, że na pewno wszyscy będą wiedzieć. Zarówno puścimy tą informację mail, przez internet, przez stronę naszą, wywiesimy też ogłoszenia, ale również puścimy SMS-ami, żeby jak największej osób z naszej, które naszej gminy, to mogą tę informację dotrzeć. Zainteresowanie jest bardzo duże. A ja mam jeszcze pytanie, panie burmistrzu. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy o osobie w naszym ośrodku zdrowia, o osobie, która będzie odbierać telefony od naszych mieszkańców, bo był problem tutaj. Mieszkańcy się bardzo żalili. Czy zostało coś ku temu zrobione? Drodzy Państwo, jest już dedykowana typowo osoba, która zajmuje się nadzorowaniem i obsługą telefonów i umawianiem wizyt, więc myślę, że ten problem się rozwiąże, bo sam takie informacje zawsze do mnie docierały. Dzisiaj tej informacji nie ma, że bez problemu się można dodzwonić, więc myślę, że to na pewno działa. Bardzo dziękuję. Jeszcze radny Łukasz Gądek, chciałem tylko jedną rzecz jeszcze zapytać. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, mam taką prośbę tylko, żeby zweryfikować i przypomnieć. Problem poboczy na ulicy Brzezińskiej, tam był zgłaszany w ubiegłym roku. To jest gmina, droga powiatowa. Powiat naprawił tą drogę, ale niestety od miejsca zakończenia miejscowości Szydłów, czyli w kierunku Brzezin. Interpelacja wtedy dotyczyła głównie tego terenu, na terenie naszej miejscowości Szydłów. Te pobocza tam są bardzo stromy zjazd, jest urwiska, jest duże, jest połamane to pobocze i wtedy mieliśmy informację, że powiat będzie w jakiś sposób próbował to odnowić wiosną i również gmina miała się przypomnieć jakimś pismem do zarządu dróg powiatowych w celu naprawy, no, żeby zweryfikować, czy to pismo ewentualnie zostało wysłane i poprosić, przypomnieć im o tym, żeby te pobocze były naprawione, bo nadal jest tam niebezpiecznie. Dziękuję bardzo. Wiemy, monitorujemy tę sytuację, rozmawiając z dyrektorem niedawno, takie prace wiosenne będą chcieli powoli zacząć wykonywać, więc my też wiemy, że to naprawdę sytuacja nie jest ciekawa, tak jak pan radny mówi, i będziemy chcieli, żeby to też się tym zajęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze, bo tak radny Łukasz Gądek też mi przypomniał, panie burmistrzu, o mojej drodze powiatowej. Droga tutaj kierunku Wolicy, z Solca w kierunku Wolicy, w stronę szkoły.
Ta droga to jest droga powiatowa. Ona była poszerzona troszeczkę, ale no coś kosztem czegoś. Została poszerzona, został zrobiony taki powiedzmy chodnik, ulany chodnik asfaltowy, oddzielony pasem ciągłym, ale nie ma tam rowu. Jeżeli woda spływa ze szkoły, z góry, płynie bramą szkolną, to wypływa centralnie na ulicę, nie ma rowu, jakoś nie ma żadnego odpływu tej wody. I rzeczywiście tam rów został jakoś tak zagubiony. On się zaczyna gdzieś tam na działce gminnej, jak się zaczyna już działka straży, remizy. Tam jest znów bardzo głęboki rów. No ale tutaj ten odcinek, ten nie wiem, 70 może metrów, nie ma żadnego rowu i ta woda płynie całą drogą. Czy tam dałoby się tak, żeby ktoś podjechał, zobaczył, jak to wygląda, czy dałoby się tam jakiś rów z jednej strony zrobić? Przyjrzymy się tej sprawie, porozmawiamy z powiatem, zobaczymy, co się uda w tej sprawie zrobić. Czy tam jest akurat pas drogowy taki szeroki i działki? No zobaczymy. Sprawdzimy. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo radni, czy są jakieś jeszcze wnioski, informacje? Nie słyszę. W takim razie ja również wszystkim Państwu, naszym mieszkańcom składam serdeczne życzenia. Dużo zdrowia, zdrowia, radości w gronie rodzinnym i wszystkiego dobrego na święta, na wiosnę. A Państwu radnym w tej chwili bardzo dziękuję za sesję. I przechodzimy do punktu 10, zamknięcie obrad. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia wszystkim Państwu. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.